będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, pozwólcie, że tak na początku naszej rekolekcji postawimy sobie trzy pytania. Pierwsze tyczy, skoro mówimy o Fatimie, pierwsze musimy sobie postawić pytanie dotyczące prywatnych objawień, bo Fatima to prywatne objawienie. Drugie pytanie dotyczy w ogóle maryjności. Bo jeśli mówimy o Fatimie, to kojarzy nam się to z pobożnością maryjną, a ktoś powie, no właśnie, ja nie muszę być maryjny. I trzecie pytanie dotyczy Fatimy. Dlaczego po 100 latach wracamy do orędzia, które Bóg przez Maryję skierował we Fatimie? I pierwsze pytanie, prywatne objawienia. Kościół mówi, że nie mamy obowiązku wiary co do prywatnych objawień. A więc każdy może powiedzieć tak, mnie Fatima nie interesuje. W ogóle po co się mówi w Kościele o prywatnych objawieniach? O Jezusie należy mówić. Skoro nie ma obowiązku wiary, to w ogóle po co o tym mówimy? Otóż, moi drodzy, Kościół tak nigdy nie nauczył. Kościół mówi, że nie mamy obowiązku wiary co do prywatnych objawień, przestrzega nas tym samym, tylko żebyśmy nie przedkładali prywatnych objawień ponad Ewangelię. Bo gdyby było inaczej, gdybyśmy mieli obowiązek wiary co do prywatnych objawień, to wyobraźcie sobie taką sytuację, oto w domu nie tylko stoi półka, na której stoi Pismo Święte, tylko książki, które mają mówić o wszystkich objawieniach prywatnych od śmierci ostatniego apostoła. Więc musiałaby być taka pokaźna biblioteka, bo jeśli mamy obowiązek wiary, należałoby to znać. Zobaczmy, czy my wszyscy czytaliśmy całe Pismo Święte. Ile osób jest, owszem, znają Ewangelię, Nowy Testament, czasem psalmy, niektóre tam jakieś wyjątki ze Starego Testamentu. Ile osób nie przeczytało, chrześcijan, katolików, nie przeczytało całej Ewangelii, nazwijmy taką zniewagę od deski do deski. A teraz wyobraźmy sobie, że mamy znać wszystkie prywatne objawienia. I oto Kościół nam mówi, mamy obowiązek co do Pisma Świętego. To jest fundament. Natomiast mówiąc o braku obowiązku, nie mówi, że mamy lekceważyć wszystkie prywatne objawienia, bo jeśli one są prawdziwe, moi drodzy, zobaczmy, Kościół bada to wnikliwie. Czasem to są lata, czasem nawet dziesięciolecia. Tak było chociażby z Miłosierdziem Bożym. To było prawie 40 lat, czy więcej. A więc skoro Kościół bada pewną rzeczywistość, jeśli ona była dla nas bezowocna, dla naszego duchowego rozwoju bezużyteczna, to w ogóle po co całe gremium kardynałów, biskupów się pochyla, by weryfikować prywatne objawienia, co do których absolutnie nie musimy w ogóle sobie uwagi zaprzątać. To więc tak nie jest. Kościół nam rozeznaje. Jeśli daje nam dane przesłanie, mówiąc, że rzeczywiście tu jest jakieś przesłanie nieba, to moi drodzy, za tymi objawieniami prywatnymi tak naprawdę stoi Pan. A więc nikt z ludzi wierzących nie może powiedzieć tak, że prywatne objawienia mnie nie interesują. Bo tak naprawdę mówi, to, że Pan Bóg wkracza w historię naszą, nadużywa, może być, to zmienia prawa, że oto z wieczności wchodzi w doczesność. A co mnie to interesuje? A więc nigdy nie można tym skrótem myślowym się posunąć do tego, że możemy lekceważyć prywatne objawienie. To jest pierwsza sprawa. Ale ktoś mówi tak, no dobrze, ale były różne objawienia. Chociażby mamy Jezusa Miłosiernego. Dlaczego mam sobie zaczątać uwagę, nie wiem, Fatimą, skoro chociaż mamy Gieczną w Polsce chociażby. Ale ktoś powie, no właśnie, dla mnie Jezus jest filarem, fundamentem Kościoła. Ja buduję moją pobożność, moją miłość tylko do Jezusa. To jest mój oblubieniec. Ja Jego pragnę, ja Jego za Nim tęsknię. On jest założycielem Kościoła. On jest bramą zbawienia. Po co mi Maryja? Maryja jest człowiekiem, stworzeniem, kobietą. W Kościele oddaje się coś Bogu, nie człowiekowi. Którzy wiedzą, ktokolwiek jest Maryjny, to jest bałwochwalcą. I oto na to pytanie, moi drodzy, odpowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy w roku 2000, w roku wiary, sprowadził figurę Matki Bożej Fatimskiej właśnie z Portugalii. W czasie pielgrzymki biskupów
że właśnie z racji roku wiary nawiedzili Stolicę Świętą, zawierzył świat Matce Bożej. Wtedy wielu dziennikarzy zakwestionowało takim pytaniem, dlaczego papież promuje pobożność prywatną? On jest pasterzem Kościoła powszechnego. Nie tylko Włochów, Portugalczyków czy Polaków. Może Polska jest krajem maryjnym, dobrze, ale on jest dla wszystkich. I wtedy odpowiedzieć brzmiała tak. Nie możemy nie nazywać siebie maryjnymi. Tak jak Piotr, tak i Maryja należy do tajemnicy Kościoła. Jeśli ktoś nie uznaje Piotra, to jest schizmat. Stawia się poza Kościołem. Całe prawosławie nie uznaje prymatu Piotra. Więc stawia się poza Kościołem rzymskokatolickim. Tak samo Piotr, tak i Maryja należy do tajemnicy Kościoła. I oto Ojciec Święty pokazuje maryjność, mówiąc, że stara formuła głosi, Maryja prowadzi do Jezusa. A to nieprawda. To mówi papież. Każdy z nas by to powtórzył. No jak? Maryja prowadzi do Jezusa. No jakżeż? A właśnie, że nie. Nie protestujecie? Kochani moi, papież chce pokazać, że to stwierdzenie, że Maryja prowadzi do Jezusa, jest tylko połową prawdy. A połowa prawdy to jest niestety manipulacja. Papież pokazuje, że pobożność maryjna, to, że Maryja prowadzi do Jezusa, to mogę ją wybrać, mogę jej nie wybrać, kwestia dowolności, sentymentu, uczucia, a więc mogę być, nie muszę być. Papież pokazuje, pobożność maryjna rodzi się na krzyżu. To Jezus, umierając chwilę wcześniej, kiedy włócznia przebije mu serce, kiedy wypłynie krew i woda, źródło sakramentów, Jezus mówi, że Maryja jest mi matką. Wola Boga, testament na krzyżu brzmi, Maryja jest mi matką. W tym Janie, jak mówi Paweł II, Kościół siebie rozpoznaje, to my jesteśmy, ty i ja. A więc maryjność to nie jest kwestia sentymentu. Tylko jeśli moim Panem jest Jezus, to mój Pan na krzyżu umierając mówi mi, że Maryja jest mi matką. I na mocy testamentu Jezusa, wypełniając Jego wolę, Boga, Syna swojego, Maryja prowadzi nas do Niego. A więc papież chce nam pokazać, że maryjność to nie jest kwestia właśnie ja mogę, ja nie chcę, ja mam wybór. Nie masz wyboru. Jeśli jesteś tym, który kocha Jezusa, to musisz być świadom, że Jego testament brzmi moja Matka, Maryja jest Ci Matką. I to nie jest kwestia dowolnego wyboru, tylko w tożsamości katolika, tak jak na herbie Jana Pawła II jest M wypisane pod krzyżem, nie ma katolika niemaryjnego. To nie jest tak, że jestem mniej maryjny, bardziej maryjny, tylko też, żebyśmy dobrze zrozumieli tę sentencję. Ja mogę sobie wybrać inną drogę pobożności. Tylko chodzi o to, że jeśli ja jestem jako katolik maryjny, ja nie mogę kwestionować maryjności jako takiej. Ja nie muszę być aż tak wprost drogą maryjną iść, bo mam wybór. Tylko nie mogę się tak kwestionuję. Co to jest maryjność? Bałwochwarstwo. To jest czymś niedopuszczalne. Bo Maryja jest mi matką na mocy testamentu Jezusa. I trzecia sprawa, prywatne objawienia. Maryjność. Widzimy, za tym stoi Pan. Jeśli są prawdziwe objawienia, za nimi stoi Pan Bóg. Jeśli maryjność prawdziwa, to jest to wola Boga, że Maryja jest nie matką. I teraz trzecie. Dlaczego pochylamy się nad Fatimą? Mamy iść przez te rozważania rekolekcyjne drogą Fatimy, drogą rozważania treści orędzia Matki Bożej z Fatimy. Dlaczego nie inne? Otóż, moi drodzy, tylko co do objawień w Fatimie mamy coś, co jakby jest pewnym precedensem, które Kościół pokazuje, wskazuje wprost. Dla mnie osobiście coś najważniejszego to jest to, że wszyscy papieże, Pius XII, Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, papież Franciszek, zobaczcie, wszyscy pokazują Fatimę. Aż po ostatniego obecnego papieża Franciszka, który mówi o Matce Bożej z Fatimy, najbardziej rozpoznawalny znak chrześcijan dla całego świata. Więcej. Papieże podejmują działania. Zobaczmy, z poświęceniem Rosji, znamy ten wątek. Papież z biskupami poświęci świat.
Nie zrozumiemy, dlaczego Jezus XII, Paweł VI, Jan Paweł II poświęcają świat i Rosję. Oni nie tylko zatwierdzili Fatimę. Wypełniają to, co jest w treści objawienia prywatnego, co do których ktoś powie, nie mam obowiązku wiary. Papieże robią to, co jest w treści prywatnego wiary. Skoro papieże to czynią, mówimy, papież to wikariusz Chrystusa, to piotr naszych czasów, to skała, to drogowskaz. A więc skoro nawet święty Jan Paweł II, dzisiejszy patron, pokazuje na Fatimę, to tak nie można nagle powiedzieć, a co mnie Fatima interesuje? Co jeszcze inne objawienia? Ale jest coś niezwykłego, bo jeszcze kiedy Jan Paweł II jest z pielgrzymką dziękczynną rok po zamachu w Fatimie, w homilii mówi o zobowiązującym charakterze orędzia Matki Bożej z Fatimą, mówiąc tak, że to orędzie jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i całej tradycji Kościoła, iż Kościół rozeznaje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania, nie wypełnienia. Co do Ewangelii, co do Pisma Świętego, mamy obowiązek ją wypełnić, tym żyć. Papież mówi co do Fatimy o obowiązku, ale co do wysłuchania. Co zrobisz z tym orędziem? Czy pójdziesz tą drogą, czy tą formę pobożności, uświęcenia wybierzesz? To jest twoja decyzja, twojego sumienia. Ale nie możesz przejść obojętnie co do treści orędzia Matki Bożej z Fatimy. Stąd nasze rekolekcje, nasze rozważania będzie właśnie po przyświętej tej konferencji przybliżać sobie konkretne treści przez trzy kolejne tajemnice, co Bóg przez Maryję powiedział do nas. Ja uważam i coraz bardziej się o tym przekonuję. Lekarstwo, źródło nadziei. Coś, co jeśli ludzkość wypełni namacalnie, materialnie, nie tylko duchowo, ale globalnie zmienimy cały świat. Obietnica brzmi, że tu dokona się zwycięstwo. Na złe. Nie w sercu. Metaforycznie, przenośnie, duchowo. Materialnie zmienimy ten świat. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, mówi Maria. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, a więc tak jak było w programie, idziemy drogą przesłania Matki Bożej z Fatimy. Pochylimy się nad treścią pierwszej fatimskiej tajemnicy. Proszę zwrócić uwagę, że niektórzy mówią w ten sposób o tym, co jest złe, negatywne, o grzechu, demonie, to są tematy, które nie powinny dzisiaj mieć miejsca, bo to przeszkadza. To są czasy już inne. Jesteśmy ludźmi XXI wieku, gdzie umysł, wiedza, świadomość jest zupełnie inna i nie potrzeba straszydeł, żeby nas mobilizować, żebyśmy byli ludźmi, którzy podejmują ten wysiłek, by żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Kiedyś tak było, tak może infantylnie, bój się Boga, bo pójdziesz do piekła, prawda? Więc tak gdzieś ukształtowało się, że oto piekło to jest straszydło. W ogóle czegoś takiego nie ma, a ono tylko jest po to, żeby dla ludzi mało światłych, wykształconych był jakiś bat mobilizujący do zachowywania Ewangelii Bożych przykazań. A oto dzieje się tak. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Drodzy, najpierw wejdziemy w taki kilka zdań rozważań, żebyśmy sobie uświadomili potrzebę, dlaczego Pan Bóg przez Maryję pokazuje tak wstrząsającą prawdę, która w dzisiejszych czasach jest lekceważona, nieakceptowana. To nie na dzisiaj. I teraz, czy jest coś w treści orędzia, które sprawia, że mamy jakiś argument potwierdzający, że tutaj dokonuje się coś istotnego? I stąd przywołamy najpierw kilka zdań, które Maryja mówi po ukazaniu wizji piekła, a potem nią się zajmiemy w dalszej części. Aby ich ratować i te dusze, które idą do piekła, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca.
Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie, wojna się skończy. Ale jeśli nie przestanie się obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak, który wam Bóg daje, że ukaże świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Ktokolwiek czytał cokolwiek o Fatimie, czy wspomnienia siostry Łucji, które przybliżają nam treść objawień, to te słowa zna. Ale przywołajmy je jeszcze raz, bo w nich jest coś niezmiernie, dla mnie osobiście, niezmiernie ważnego. Jest argument pokazujący, że tu dokonuje się coś niezmiernie istotnego w przesłaniu, że akurat taką drogę Maria pokazuje. Jeśli pokazuje piekło, widzieliście piekło i zobaczcie dalej. Jeśli ludzie, jeżeli nie przestanie się obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna gorsza. W roku 17, jak wiemy, trwa pierwsza wojna światowa. Oto dzieci, Hiacynta ma 6 lat 6 i parę miesięcy, Franciszek ma 7, a Łucja ma prawie 9. I te dzieci w czasie, kiedy trwa pierwsza wojna światowa, mówią, że będzie druga, o wiele gorsza niż ta, która teraz trwa. No to sobie, no, żadne proroctwo, bo to wojny były, są i będą. Więc tutaj żadna jakaś nadzwyczajność. A jednak dzieci mówią w ten sposób. Za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest znak. W roku 17 papieżem jest Benedykt XV. I małe dzieci mówią, że będzie taki papież, który będzie miał imię Pius XI. I oto pytanie do Franciszka, Hiacynty i Łucji. Łucjo, a kto to jest papież? Nie wiem. Dopiero księża proszący o modlitwę te małe dzieci, przesłuchujących ich po tych objawieniach, mówią, że jest tylko jeden taki biskup, co ma białą sutannę. I Hiacynta nagle mówi, to ja takiego widziałam. Pamiętasz, Łucjo? On był w takim dużym domu, on się modlił, a wszyscy na niego krzyczeli, rzucali w niego kamieniami. On chował w dłoniach twarz i się modlił. To jest papież. Jest tylko jeden taki na całym świecie. I oto te dzieci mówią w roku 17, że będzie papież, który przyjmie imię Pius XI. Zapytajmy się, kto będzie papieżem w roku 2036? Ktoś może wie? Bo to dzieci mówią o papieżu, który będzie za 21 lat. Podają jego imię. Okoliczności, kiedy on rozpocznie pontyfikat, że wybuchnie druga wojna, gorsza, dalej. Kiedy ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak. I oto taki znak miał miejsce, a była to, mówi się tak dzisiaj, zorza polarna, światło, które rozświetliło niebo nad całą Europą. I znów, zorza polarna nie jest czymś szczególnym, jakimś cudownym. Co do piękna, tak. Ale co do występowania, nie. Natomiast tu dokonało się coś niezwykłego, bo raz w historii Europy zorza polarna była od Rosji przez Polskę, Niemcy, Francję, Hiszpanię do Portugalii. Raz w historii rozświetliła niebo nad całą Europą. I było to 25 stycznia 1938 roku, kiedy papieżem był właśnie Pius XI. I potem następuje aneksja Czechosłowacji, Austrii i rozpoczyna się druga wojna światowa. I mówią to dzieci nie po, tylko w roku 17, 21 lat wcześniej. Czy była zorza polarna? Nazywam się Stanisław Hyc, mieszkam na Skibówkach, w Zakopanem, a mieszkałem wtedy, jak ta zorza świeciła, to mieszkałem na Harendzie. I to było w nocy, siostry mnie przebudziły, byłem małym chłopcem. Strasznie się przeraził tym, bo to było niesamowicie takie zjawisko. Kolor był taki
czerwony, taki do dziśka mam to w oczach, ten kolor taki czerwony, krwisty, ciemny taki. I to tak się pomału przesuwało od Gubałówki do Porunina. I to dosyć długo trwało. Niesamowite to było wrażenie. Byłem małym chłopcem, ale się strasznie przeraził i płakałem. Siostry wzięły różaniec i mówiły różaniec, a tata mówił, że to jakieś straszne zjawisko, że to będzie jakoś straszna bieda na świecie. Tyle pan Hyc. Moi drodzy, jak się wpisze do internetu Zorza Polarna, rok 1938, wyskoczy mnóstwo tekstów, kronik, świadectw o jakimś niezwykłym zjawisku. W kronice Suchej Beskidzkiej czytamy: w nocy z 24 na 25 stycznia ukazała się na niebie niezwykła zorza polarna. Widziana była w Suchej, w Polsce oraz w licznych krajach Europy już od godziny około 22 do 3 nad ranem dnia następnego. Oto co mówi na ten temat autor pewnego pamiętnika. Oto zalała mnie krwistość nocy. Spojrzałem na niebo. Za mną wybiegła reszta domowników. Oto oczom naszym ukazały się przepiękne tafle barw od żółto-pomarańczowych do krwawych odcieni, od jasno-zielonej do barwy fioletowej i tak dalej. Nigdy po 25 stycznia 1938 roku takie zjawisko nie wystąpiło. Mówią o tym świetle dzieci w roku 17. Więc kiedy teraz przywołuje się te świadectwa, proroctwa, zapowiedzi, które się spełniły, oto widzimy w innym świetle, moi drodzy, co tak naprawdę Matka Boża chciała nam przekazać. Idzie wojna. To nie jest przypadek. Oto narodził się Hitler. Gdyby go nie było, nie byłoby wojny. Matka Boża pokazuje zupełnie inny świat. To, co się dzieje w świecie, to nie jest kwestia tego czy tamtego człowieka. Tylko to jest skutek ludzkiego zła. Im więcej grzechu na świecie, to wyrzucamy Boga z tego świata, a wprowadzamy to zło, osobowe zło. I stąd świat to nie jest kwestia przypadku, fatum, zbiegu okoliczności, no mamy pecha, że w takim świecie żyjemy. O nie. Fatima nam pokazuje inną optykę patrzenia na świat. To, co się tu dzieje, jest konsekwencją naszych czynów, nie przypadku. I stąd pierwsza jakby tajemnica to jest tajemnica, która dotyczy piekła. Pani nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi. Widzieliśmy w tym morzu demony i dusze, jakoby były przezroczystymi czarami lub brunatnymi, żarzącymi się węgielkami w ludzkiej postaci. Unosiły się w pożarze unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu. Padały na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów bez wagi, w stanie nieważkości, wśród bolesnego wycia i rozpaczliwego krzyku. Na ich widok można było ogłupieć i umrzeć ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych i nieznanych zwierząt, lecz i one były przejrzyste i czarne. Tak mniej więcej, w skrócie, dzieci oddają, co widziały. Znaczy, Łucja opisuje, co widziała. I postawmy sobie dwa pytania, drodzy. Po pierwsze, to było przedmiotem tajemnicy. Dlaczego? Kościół od 2000 lat głosi naukę Chrystusa, który walczy z demonem, wyrzuca demonów, przychodzi, by nas zbawić, byśmy nie poszli do piekła. A tu nagle Matka Boża pokazuje to namacalnie, realnie i mówi: nikomu o tym nie mówcie. Dlaczego? I drugie pytanie to jest dotyczące, jeśli w ten sposób rozpoczynamy naszą drogę ku Bogu przez strach, lęk, czy na strachu można zbudować relację miłości, zaufania, wiary? Na strachu nigdy. A oto od takiego czegoś przerażającego Matka Boża rozpoczyna swoje przesłanie. A więc czy Matka Boża straszy? Ona jest Matką Bożego Syna. Niepokalanie poczęta. Sama dobroć. A ona straszy? Otóż właśnie, co za tym się kryje? Jeszcze jedno słowo odnośnie obrazu, który mieliśmy. Zobaczmy,
Mamy konkretny opis, co dziecko widziało. A oto zobaczmy opis świętej błogosławionej Katarzyny Emerich. Odnośnie jak ona, dwa zdania, jak widziała piekło. Ukazało mi się ono w postaci ogromnej, straszliwej, czarnej, święcącej metalicznym blaskiem budowli, do której wchodziło się przez niesamowite, budzące lęk czarne bramy, zaopatrzone w rygle i zamki. Rozległ się ryk i krzyki przerażenia. Bramy rozwarły się i ukazał się potworny, mroczny świat. Zupełnie co innego. A więc jest jedno, dwa, może jakieś są różne. Te rzeczywistości, które nazywamy piekłem. Zupełnie inny obraz. Otóż, moi drodzy, to nie jest tak, że jest inna rzeczywistość. Ten widział coś innego. Otóż, moi drodzy, piekła nie oddamy słowem. Wspólnym jakby przesłaniem tego obrazu i fatimskich dzieci, i Katarzyny Emerich jest coś, co budzi lęk, grozę, strach, coś mroczne, przerażające, czarne, budzące jakieś odrazy. I o to chodzi. A teraz jakimi słowami to oddamy? To jest coś wtórnego. Taki prosty może zabieg, myślę o epistemologii, o poznawaniu. Spróbujcie oddać słowem. Czym się różni kolor czerwony od zielonego osobie, która nigdy nie widziała kolorów? Albo czym się różni dźwięk C od H osobie, która nigdy nie słyszała dźwięków? Spróbujcie jej to opisać słowami, napisać na kartce. Nie zrozumie. Nie ma możliwości, by przekazać słowem coś, co jest pewną umową. Bo my mówimy tak, to jest kolor czerwony, a to będzie kolor biały. Jak tego sobie nie pokażemy, to ktoś niewidomy nigdy sobie nie wyobrazi, czym jest czerwień, a czym jest biel. Podobnie jest z rzeczywistością, która przekracza doczesność. Dzieci mają powiedzieć o czymś, co nigdy tu w naszym świecie nie występuje. Nie ma słów, by to oddać. Więc oddaje się nie dosłowność to, co widziałam, tylko próbuje się oddać pewną jakby metaforą rzeczywistość strachu, lęku, przerażenia, bo to taka rzeczywistość jest. Jaka ona jest dosłownie z wyglądu, które by oko zobaczyło, nie ma słów, by to oddać. I stąd mamy różne obrazy. I tu nie chodzi o to, jak ono dosłownie wygląda, bo nigdy się nie przekonamy, aby tam nie było tak, że któryś się wprost przekona z nas, dopóki tam nie będzie. Po przekroczeniu progu śmierci. Co jest wspólne, to jest coś, co budzi od razu strach i lęk, przerażenie. Siostra Łucja opisała wizję piekła dopiero w roku 1942 na prośbę biskupa. I teraz prawda dotycząca piekła jest zawarta w Ewangelii. To jednak w Fatimie w wieku XX została ona przypomniana bardzo dobitnie. Dlaczego? To jeszcze nie jest to odpowiedź na to pytanie, że dlaczego to jest tajemnicą. Dlaczego Pan Bóg przypomina nam coś tak przerażającego? Nie wiem, czy to dlatego, abyśmy lepiej zrozumieli potrzebę składania Bogu ofiar oraz modlitwę za nawrócenie grzeszników. Nasza Pani chciała pokazać nam piekło w świetle ogromnego Bożego jestestwa. Być może również dlatego, iż wiedziała, że w przyszłych czasach prawda ta zostanie negowana lub poddana w wątpliwość. Czy tak nie jest? Żyjemy w tych czasach. Piekło, szatan, no bądźmy poważni. No to XXI wiek, no. Nie bądźmy śmieszni. To są jakieś tylko takie, nazwijmy, humorystyczne, rubaszne obrazki. Tak. Jeśli nie ma szatana, jeśli nie ma piekła, moi drodzy, ten krzyż to jest dekoracja niepotrzebna w kościele. Krzyż nam przypomina, że tak realne, prawdziwe jest zło, że Bóg musiał złożyć ofiarę ciała i krwi. Sam miał umrzeć. Tak potworne jest zło. Tak prawdziwe, że Bóg musiał się stać człowiekiem, żeby nas z tej niewoli wyrwać. Krzyż nam pokazuje realność piekła. Gdyby go nie było, Bóg by nie stał się człowiekiem. Bóg by nie cierpiał, nie umierał, nie był ukrzyżowany i by nie zmartwychwstał. Bo po co? Pan Bóg się zdenerwował na nas i syn na synu się zemścił? No to zapomniał się, chociaż jest miłością, to się zapomniał. To jest tak w ludzkich realiach. Bóg jest miłością, On tylko kocha. A więc skoro dokonało się wcielenie, zwiastowanie, wcielenie, śmierć, męka, śmierć, zmartwychwstanie, nie zrozumiemy tego, jeśli nie ma zła. Po co?
Po co męka? I stąd Matka Boża wiedziała, że w przyszłych czasach prawda ta zostanie negowana lub podana wątpliwość. Świat się zagubi. Po co się modlić? Po co pokuta? Po co umartwienie? Po co modlitwa? Po co? To jest tylko dobry, kochający Pan Bóg. Po co? On mnie i tak zbawi, przecież mnie kocha. Świat stworzył sobie własne spojrzenie na rzeczywistość. Wyjaśnia sobie wszystko po swojemu. Jeśli to wykreślimy, tą fundamentalną pierwszą prawdę dotyczącą piekła, szatana, nie zrozumiemy w ogóle sensu chrześcijaństwa, miłości i ofiary. Hiacynta często siadała na ziemi lub na jakimś kamieniu i zadumana zaczynała mówić. To dziecko, moi drodzy, 6-letnie dziecko. Ono zobaczyło coś przerażającego i ono nie myślało o sobie. Ono się rozmiłowało. Co teraz zrobić, żeby innym pomóc? Posłuchajcie kilku zdań. Piekło, piekło. Jak mi żal tych dusz, które idą do piekła i tych ludzi, którzy tam żywcem płoną jak drzewo w ogniu. Drżąc, klękała z rękami złożonymi, aby powtarzać modlitwę, której Pani nasza nas nauczyła. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Na kolanach pozostawała długo. Od czasu do czasu wołała mnie albo brata, czyli Franciszka, tak jakby się budziła ze snu. Franciszku, Franciszku, Łucjo, czy wy nie chcecie się ze mną modlić? Musimy się dużo modlić, żeby duszę przed piekłem ratować. Idzie ich tam tyle, tyle. Innym razem pytała, dlaczego nasza Pani nie pokazała piekła grzesznikom? Gdyby je widzieli, nie grzeszyliby, aby się tam nie dostać. Musisz powiedzieć tej Pani, żeby pokazała piekło wszystkim tym ludziom. To się odnosiło do tych ludzi, którzy właśnie byli w miejscu objawień. Widziałabyś ich nawrócenie. Później pytała mnie, dlaczego? Dlaczego nie powiedziałaś tej Pani, aby pokazała piekło tym ludziom? Pani, 6-letnie dziecko. Ono tak się przejęło, skoro ono jest prawdziwe. Mówię o tym dlatego, moi drodzy, bo jeśli my, jako ludzie wierzący, wiemy, że ono jest, to pamiętajmy, przykazanie miłości bliźniego mówi tak. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ja nie mogę myśleć o zbawieniu samego siebie. A inni to ich sprawa. Ja mam tak samo pragnąć własnego zbawienia, jak zbawienia innych. Tak samo jak unikam piekła, żeby się tam nie dostać, tak samo mam zabiegać. Nie więcej, nie mniej. Tylko tak samo jak sam chcę się zbawić, mam pomagać innym. To dziecko zrozumiało. Jeśli piekło jest realne, to ta wizja przynaglała nie do strachu, nie do lęku, ojejka, że się boję. Tylko do takiego wzmożonego, realnego, namacalnego, praktycznego, konkretnego wołania ku Bogu, by innych ratować. I siebie, i innych. Czy dziś realność piekła i działania złego jest prawdą wiary akceptowaną przez wszystkich wierzących? Czytałem wynik badań, nie wiem, czy to są prawdziwe. W każdym razie to padło na jednym z zjazdów egzorcystów w Polsce, że ponoć tylko około 10% w Polsce ludzi wierzących wierzy w realne, osobowe zło. Czy traktuje poważnie to mówienie o demonach? 10%. Nie wszystkich wierzących. Jeśli to jest prawdziwe, to jest przerażające. Wydaje się, że podejście chociażby do posługi egzorcystów staje się aż nader wymowne i potwierdzające słowa siostry Łucji, i rzeczywiście koniecznością jest przypomnienie realności piekła. Już tak powolutańko, moi drodzy, nie dla strachu, byśmy poznali fundamentalną prawdę. Miłości, wiary nie zbudujemy na strachu, ale właśnie na fikcji zbudujemy? Też nie zbudujemy. Niezależnie od tego, jakie jest piekło, z pewnością ono istnieje i dla naszej Pani stanowi przedmiot wielkiego zmartwienia. Okazuje je w swoim przesłaniu, prosząc wiele razy o modlitwy i ofiary dla nawrócenia grzeszników. Zwróćcie uwagę, kochani, na język Matki Bożej, która ukazuje się w Fatimie. Tam nie ma niedobre dzieci, co wy robicie, grzeszycie. Tam jest cały czas język miłości.
Ja chcę ich ratować, chcę pomóc, chcę nawrócenia. Tam nie ma potępienia grzeszników. Bóg chce wszystkich ratować. No właśnie czasem pojawiają się takie różne przesłania, niby nawiązujące do Fatimy, że Bóg będzie Armagedon, koniec świata, Bóg się zemści. To od razu weryfikuje język takiej nienawiści, zła, to nie przynależy Bogu, a tym bardziej również nawet Maryi, która kocha. Treść przywołanej wizji była tajemnicą według wyraźnego nakazu Matki Bożej, jak pisała siostra Łucja do papieża Piusa XII. Dlaczego? Dlaczego to było tajemnicą? Odpowiedź jest prozaiczna. Posłuchajmy paru zdań. Interesującej odpowiedzi udzielił portugalski jezuita ksiądz Luigi Gonzaga. Zwraca on uwagę na powszechną trudność dotyczącą wyrażenia i zinterpretowania w ludzkim języku doznań mistycznych. W przypadku Fatimy, jak mówi, trudność, nawet jeśli jest mała, to jest tym poważniejsza, że osobami widzącymi były dzieci analfabeci z bardzo wąskim bagażem pojęć i jeszcze uboższym słownictwem. Łucja miała tego świadomość, kiedy napisała, że milczenie nakazane przez dziewicę było dla nich wielką, naprawdę opatrznościową łaską. Jeśli mielibyśmy mówić w roku 17 z ich ograniczonymi pojęciami, brakiem słownictwa, wobec gęstwiny inkwizytorów niezgadzających się między sobą, to zrobilibyśmy takie zamieszanie, że być może popsulibyśmy dzieło Boże. O co chodzi? Dzieci widzą coś, co nie da się wyrazić w ludzkim języku. I gdyby miały mówić, kiedy było takie wzburzenie, zamieszanie zwolenników, przeciwników, nawet Kościół pewnie się dystansował, bo nawet to samo pierwsza ocena proboszcza. Jeśli Matka Boża robi tajemnicę, to bardziej wygląda na podstęp szatana niż jakiś pedagogię nieba. I temu narobił Łucji wątpliwości. To tam chyba nie ma jakiegoś Bożego palca, tylko raczej szatański palec. I oto, moi drodzy, te dzieci mają coś oddać. Nie rozróżniają jeszcze świata metafizycznego, duchowego, materialnego, zmysłowego, coś, co przekracza ludzkie pojęcia. Gdyby miały opowiadać, co widziały, Łucja mówi, nagadaliśmy tyle bzdur, że wrogowie miałyby aż nadto argumentów, żeby to całe dzieło Boże ośmieszyć i wykpić. Kiedy Łucja wstąpiła do zakonu, kiedy była siostrą zakonną, kiedy jej wykształcenie, poznanie tekstów mistyków osiągnęło pewien poziom, ona zdała sobie sprawę, o czym mówi, mogła kompetentnie tą prawdę w jakiś sposób ubrać w słowa. A więc mówi, to było to, że w roku 17 miała o tym nie mówić, bo tylko ze względu na te dzieci, które nie były w stanie wyrazić słowami. I to było opatrznościową łaską, żeby od razu po tej wizji nie mówiły, co widziały. Po co burzyć spokój, straszyć, przypominać to, co złe? Jakże błędne jest to jednak myślenie. Nie można przecież budować zdrowej pobożności na strachu, ale nie można je również budować na fikcji i łudzie, szukając za wszelką cenę świętego spokoju. Mówię o tym dlatego, bo ja się spotkałem wprost. Jedna pani kiedyś stała i powiedziała, ja mam dosyć tego. Po to przyszłam do kościoła, by się tutaj podnieść, nabrać nadziei, a tu ciągle zło i demony, wszędzie jest zło, mam tego dosyć. Gdybyśmy tylko o tym mówili, to oczywiście to jest poplątanie z pomieszaniem. Nie można tylko o tym mówić. Ale czasem trzeba, jak lekarz stawia diagnozę, musi kiedyś ją powiedzieć. Czy jest trudna do przyjęcia, czy też nie. Musi ją powiedzieć. I tu chodzi o prawdę, nie o straszenie, tylko chodzi o prawdę. Co z tym zrobisz? To już twoja sprawa, ale musisz wiedzieć, że jest niebo, piekło, czyściec, że jest Bóg, jest i szatan. Masz o tym wiedzieć. Co z tym zrobisz? To jest decyzja twojego serca, sumienia. Ale nie możesz żyć w ułudzie, w fikcji. Bo to, co powiedział papież Franciszek, dla mnie było kiedyś wstrząsające w pierwszych miesiącach pontyfikatu. Powiedział tak. Jeśli nie modlisz się świadomie do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to zawsze modlisz się do szatana. Zobaczcie dzisiaj, gdzie żyją. Ani Pan Bóg, ani złych nie interesuje, mają swoje sprawy. Papież mówi, to się już opowiedzieli. Tylko nie po stronie Boga, tylko po stronie złego.
I stąd to jest tak niebezpieczne. Żyjemy w takim świecie w próżni. Nie, ani zło, ani dobro nie interesuje. Modlitwa, czy grzech, czy spowiedź. Co? Nie teraz ja mam swoje sprawy. Może kiedyś później. To się już opowiedziałem. Dlatego to jest tak niebezpieczne. Żyjemy w takim zawieszeniu fikcji. Nie ma czegoś takiego jak jakaś próżnia. Czy i my, ludzie wierzący, nie ulegamy czasem tym współczesnym prądom? I oto Łucja mówi tak. Niektórzy ludzie, nawet pobożni, nie chcą dzieciom mówić o piekle, żeby ich nie przerażać. Ale Bóg nie zawahał się pokazać go trojku dzieciom, z których jedno miało zaledwie 8 lat. Tak oto z perspektywy lat postrzegała siostra Łucja rolę wizji piekła w procesie formowania sumienia i pobożności. Jakieś tak sobie zdałem takie pytanie, moi drodzy, tak się zdarzyło, że byłem w Warszawie, w naszym zarządzie, przez przypadek kapelan, który nie mógł iść z posługą do szpitala, poprosił mnie, żebym ja udał się z namaszczeniem chorych do szpitala. Udałem się, a tam oto już odłączano aparaturę od tego człowieka, lekarz stwierdził zgon, a rodzina pragnie, żeby go namaścić. Dlaczego wcześniej? Nic. Bośmy się bali. Że on się tak przestraszy, że umrze. A mówię, a oto teraz co, ożył czy umarł? Prawda? Czasem się boi człowiek, co zrobić. Ja dochodzę do wniosku, że prawda nigdy nie skrzywdzi. Gdyby prawda skrzywdziła, to byłoby to niebezpieczne. Bóg jest prawdą. I również czasem w trudnych sprawach. Jeśli kierujemy się prawdą, nie bójmy się, że oto kogoś skrzywdzimy. Prawda nigdy nie skrzywdzi. O serce niepokalane, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi. Zła, która w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości. Jan Paweł II, zobaczmy, 3 lata po zamachu poświęca świat niepokalanemu sercu. I zobaczmy, co mówi, dlaczego on poświęca. Czas eskalacji, zagrożenia wojną, zimnej wojny, Rosja, Zachód. Wszyscy się boją i papież pokazuje, co to się dzieje. To jest kwestia Rosji, komunizmu? Nie. Zła, która w swych niewymiernych skutkach ciąży nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogę ku przyszłości. Papież pokazuje to, co się teraz dzieje. 84 rok. To nie jest kwestia przypadku. Oto taki świat. Politycy pomieszali, coś pobłądzili. Nie. To jest wszystko kwestia skutków zła. I dlatego on poświęca świat niepokalanemu sercu. Jako puentę, moi drodzy, przywołajmy kilka takich zdań, które powiedział Ojciec Święty Pius XII, kiedy poświęcił jako pierwszy z papieży w roku 1942 świat i Rosję niepokalanemu sercu. I wtedy posypała się krytyka. W czasie, kiedy tysiące, miliony ludzi umiera, cierpi, papież klęka i się modli. Wielka to oczywiście pomoc. I zobaczcie, co mówi papież rok później po tym akcie poświęcenia. Nie wystarczy modlić się, wzywać pomocy Jezusa pośrednictwa Maryi. Trzeba, by wszyscy poznali i uznali, że ta wojna, która wydaje się być największą od początku świata, jest ostatecznie niczym innym, jak najzasłużeńszą karą z powodu obrażania Bożej sprawiedliwości. Rozum ludzki zadufany w swoje siły odmówił należnego Bogu posłuszeństwa. Ludzie zaniedbali religię, całkiem ją zlekceważyli. Nakazy religii odrzucili jako niegodne siebie i swoich czasów. Dążyli jedynie do wygód, do bogactw, rozkoszy. To się zemściło, gdyż kiedy usunie się świętość i religię, następuje wielkie zamieszanie w życiu i gwałtowne zaburzenia. A więc co się dzieje w świecie, moi drodzy, kiedy słyszymy o przewrotach, wojnach, nieszczęściach, niesprawiedliwości? Skąd to się bierze? Taki świat? Takie oto mamy XXI wiek? Nie. Papież, zobaczmy, nie wiem, czy dzisiaj ktoś by się odważył powiedzieć, że ta wojna, druga wojna światowa, to jest kara za nasze grzechy. A papież to mówi w czasie wojny. Doświadczamy konsekwencji swoich grzechów. I stąd, moi drodzy, ta pierwsza tajemnica fatimska uczy nas pewnej fundamentalnej prawdy, która może boli, która może, nie wiem, kuje w serce, przeszkadza, jest niewygodna, ale jak, moi drodzy, ją wyrzucimy,
nie zrozumiemy rzeczywistości, w której my żyjemy, z czym się zmagamy, skąd to różne, nie wiem, pokusy, słabości, skąd, dlaczego taki świat poplątany, pomieszany, skąd to się bierze, jeśli wykreślimy pierwszą fatimską tajemnicę. Gdyby się ona, to orędzie kończyło na pierwszej tajemnicy, no to raczej człowiek by dzisiaj wychodził podłamany. Zaś zło, zaś kiepsko, źle, niedobrze. To jest tylko diagnoza. Może wstrząsająca i trudna. I teraz niezależnie, jak potężne, potworne jest zło, Fatima nam pokazuje, przed Bogiem jest niczym pyłek w czasie huraganu. Niczym. Tylko trzeba stanąć po stronie Boga. I jedną z dróg to jest to, co Matka Boża daje w drugiej tajemnicy. A o tym to jutro. Dzisiaj Bóg zapłaci za cierpliwość, szczęść Boże i dobrej nocy. To może zaśpiewamy apel. Nie zaszkodzi? Nie zaszkodzi. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i was prowadzi. Amen.